A mogę mieć do was pytanie nie jako krypto Piotr, a jako Piotrek? Jasne. Okej. Okay. Zastanawiam się, co dziewczynie kupić na święta. Może jakąś erotyczną bieliznę, fajną. A, bo zabawkę. I dildoska może. Ale... malutkiego. Czy nie uważasz, że bielizna erotyczna będzie większym prezentem, albo inaczej byłaby większym prezentem dla mnie niż dla niej? Nie uważam tak. Ej? Nie się kurwa cieszy, że cokolwiek dostaję. Nie. Nie no stary no. Ja no, nie wiem, bielizna albo coś co lubi, nie? Mam pewnie jakąś zajaweczkę, nie? Pój, wiesz o co chodzi, nie? Yeah. Nie no stary no. Wiadomo co jest grane. Mate! You fucking... Ale nie, co? Kurczę, a może zapytaj je wprost, bo wiesz, ja na przykład... Kurwa, nie no, jakie ma hobby, czym się interesuje i tym się zakręć. Ale ona powiedziała mi, że już dla mnie ma prezent, nie? Inaczej to, że teraz wyjdę na frajera, jak cię jej zapytam. Spokojnie, co spokojnie, już dostała. Nic nie musicie kupować. Ja już obrażam. Kurwa, stary, czym się interesuje i tym się zakręć. Jestem pewny, że się będzie zadowolona. Albo wyskocz, kurwa, ty może w kokardce, albo... Albo nie. Wiesz co, bo najlepsze? W jakaś wycieczkę gdzieś pojechać, do hotelu pospacerować, coś takiego. Wiesz o co chodzi? Wyjeżdżę na jeden dzień gdzieś, na przykład. Na spacer. To jest najlepsze. Ogólnie dziewczyny uwielbiają wyjazdy, wycieczki, bo prezent to się na chwilę znudzi. Najlepiej spędzić razem czas, jak ty sobie pojedziesz na przykład na basen, kurwa, z nią. W sensie, no, na jakiś ośrodek z basenem, czy nie wiem. Też skorzystasz. Coś tam, wiesz, przejść gdzieś w góry, albo nad morze. Takie coś, no, to byłoby najlepsze. Albo założę konto na tym, na Binance. No, albo wieczór z kryptowalutami, 3 godziny wykładów, kurwa, online. Chyba, że właśnie, za darmo dostanie dostęp do mojego kursu, który już tam